Ciekawi mnie, czy po ostatnim odcinku, którego całkowitego domknięcia niestety nie udało mi się dokonać, będę miał podobne perypetie z bohaterem numer 22, którego historię spróbuję teraz wyprostować. Czas na naprawę! Torba z napisem raczej kojarzącym się z marką prostującą problemy bólu gardła skrywa sprzęciora prostującego zupełnie inne problemy, bo w pewnym sensie pomaga kierowcom odpalić pojazd po zbyt długim postoju z włączonymi przez nie uwagę światłami, czy też zimną porą, jak już akumulator ma swoje lata. A tym urządzeniem, które zostało wyprodukowane za naszą wschodnią granicą, jest radziecki prostownik, którego model, mam nadzieję, dobrze przeczytam, bo moja znajomość Lice jest raczej mierna, a jest to UZS6/12 6,3 UHL 3,1. Ustrojstwo zariadnoje, czy też jeśli wierzyć translatorom po prostu ładowarka, prawdopodobnie została wyprodukowana na początku lat 90., co oprócz nalepki zdaje się potwierdzać całkowicie plastikowa obudowa, a ciekawostką, zwłaszcza dla młodszych widzów, może być odgórnie narzucona cena dla konsumenta wynosząca w tym przypadku 25 rubli. Sprzęcior został zaprojektowany tak, aby obsługiwać nie tylko akumulatory samochodowe, ale też przyda się motocyklistom, których pojazdy wyposażone są w 6-woltowe wersje, a podpiąć go można było za pomocą dwóch kabli podłączonych do odpowiedniej pary gniazd z trochę nietypową jak na europejskie urządzenia organizacją końcówek, czyli -6 lub -12 V oraz wspólnym dla obu opcji plusem. Nie mam 100% pewności, także w razie czego mnie skorygujcie, bo w tamtych czasach takich urządzeń nie używałem, ale obsługa tego egzemplarza prawdopodobnie wyglądała tak, że po podłączeniu akumulatora i zasilania do prostownika za pomocą wyglądającego jak potencjometr przełącznika, dobierało się taką nastawę, aby amperomierz pokazywał zbliżoną do zalecanej dla danego modelu akumulatora wartość prądu ładowania, wynoszącą około 1/10 wartości pojemności i pozostawienie tej konfiguracji w dobrze wentylowanym pomieszczeniu na około 10 godzin lub aż do momentu, kiedy prąd ładowania spadnie prawdopodobnie do wartości bliskiej zeru. Z tyłu konstrukcji pod klapką zakrywającą przestrzeń pełniącą też rolę schowka na kable można znaleźć dwa gniazda bezpiecznikowe, z których to mniejsze odpowiada za obwód pod napięciem sieciowym, a drugie prawdopodobnie zabezpiecza przed przeciążeniem właściwy obwód ładowania akumulatora. Jak widać, osoba używająca tego sprzęciora wykorzystywała ponad 100% normy tej techniki, a że konstrukcja jest typu gniotca, nie łamiotca, to zamiast poddać się jak dzisiaj sprzedawany szrot przy tak ekstremalnym współczynniku obciążenia, nadal dawała z siebie wszystko i niewiele brakowało, by zmieniła swój stan skupienia. Choć według słów widza urządzenie jeszcze działa, to nie wiem, czy poza ewentualną wymianą kablowania czekają mnie wyzwania znacznie większe, dlatego też bez marudzenia przechodzę do drugiej części tego odcinka, w której dowiemy się, co kryje wnętrze. Po wykręceniu dwóch śrub w uchwycie oraz kolejnych czterech schowanych w nóżkach sprzęciora można zdjąć boczne skorupy zasłaniające całość konstrukcji, z której od razu w oczy rzuca się słusznych rozmiarów transformator. Porównując z zniszczeniami samej skorupy, jego kondycja jest wręcz rewelacyjna, co myślę jest efektem sporego zapasu mocy i dość unikalnej w dzisiejszych czasach izolacji uzwojenia wtórnego, którego drut zamiast popularnego w tego typu cewkach lakieru prawdopodobnie został opleciony odporniejszą na wysokie temperatury tkaniną. Aby nie tracić zbyt wiele mocy po stronie obwodu ładowania akumulatora, regulacja prądu oparta została na wyborze odczepu uzwojenia pierwotnego transformatora, który użytkownik może ustawić za pomocą wielopozycyjnego przełącznika. Wyrysowany przeze mnie schemat jest nieco uproszczony i na bazie posiadanych bibliotek komponentów, ale zrobiłem go po to, by pokazać dość ciekawe rozwiązanie po stronie wtórnej, gdzie dwa 6-woltowe
wysokowoltowe uzwojenia połączone szeregowo zasilają konkretny mostek prostowniczy, dający na wyjściu napięcie adekwatne do ładowania akumulatorów 12V, a na wspólnej dla obu opcji dodatniej linii wpięto szeregowo amperomierz. Linia ujemna dedykowana 6V akumulatorom jest dość sprytnie rozwiązana, bo wykorzystuje środkowy odczep transformatora, który w przypadku jej użycia angażuje tylko dwie diody z mostka. Z tego co zauważyłem, destrukcja wnętrza objęła głównie okablowanie, dlatego pierwszą czynność, na jakiej skupię się teraz, polegać będzie na jego wymianie. Gdzie dało się zaizolować połączenia, tam termokurczek nie żałowałem, czyszczenie powierzchni styków przełącznikowi gniazdom zafundowałem, a patrząc na supermocny bezpiecznik, doszedłem do wniosku, że jego częsta wymiana była dla widza czymś idiotycznym, dlatego też bazując na rozwalonym starym gnieździe, zastąpiłem go bezpiecznikiem automatycznym. Przy okazji zająłem się skorupą, której nadtopione elementy w miarę moich skromnych możliwości hardkorowym hoterem wyprostowałem, a plastik, który po czyszczeniu ujawnił wszystkie swoje niedoskonałości, lakierem pomalowałem. Najwięcej zabawy było z okienkiem wentylacyjnym przy mostku, które w tamtym momencie nie wiedziałem jak uratować, ale po kilku dniach wpadł mi do głowy dość nietypowy pomysł, by kratkę z resztek obudowy zasilacza zaaplikować. Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych zniszczeń wynikających z losowych czynników lub braku kultury użytkowania, zdecydowałem się na lekkie wtopienie kratki w plastik, wzmocnienie epoksydowym klejem i awaryjnego zabezpieczenia wmontowania. Po nałożeniu koloru według Forda dowolnego mogłem wstępnie złożyć całą konstrukcję i przejść do ładowania testowego. Choć kable już wymienione, prostownik ładuje, a i samemu widzowi na ekspresowej rekonstrukcji zależało, to niestety sprzęciora normalnie używać się jeszcze nie dało. Dobrze jest wiedzieć przy braku automatyki, jakim prądem akumulator się ładuje, lecz wbudowany w urządzenie amperomierz niestety niczego nie pokazuje. Choć budowę i zasady działania tego typu wskaźników znam, to zegarmistrzowska precyzja, z jaką ta część jest wykonana, nie pozwala mi zaproponować innej opcji jak tylko na sprawny wymiana. Problem z tą czynnością polegał nie tyle na dostępności tego typu elementów, bo na giełdzie można jeszcze je upolować, lecz są to najczęściej o centymetr wyższe i szersze polskie wersje, przez co nie da się ich fabryczną wnękę wpasować. Przeróbka obudowy nie wchodziła w grę, bo z dostępem do przełącznika prądu ładowania kiepsko by było, a proponowane przez widza wstawienie elektronicznej wersji tego przyrządu po podaniu namiarów na aukcję się skończyło. Jednakże miesiąc przed ostateczną realizacją trafiłem na giełdzie na zamiennik, który idealnie pasuje, lecz w zakresie pracy 2,5 ampera mu niestety brakuje. Wtedy też uważniej przyjrzałem się parametrom na obudowie i odkryłem, że prostownik jest zaprojektowany na maksymalnie 6-amperowy prąd ładowania, a ja z bezpiecznikiem sporo przedobrzyłem. Zanim cokolwiek zacząłem zmieniać testami zwarciowymi, które najpierw wykonałem, mocno się zaskoczyłem, bo prąd zwarcia wyniósł ponad 16 amperów, a wybicia 10-amperowego bezpiecznika ani razu nie uraczyłem. Początkowo myślałem, że może jest to błąd amperomierza, więc miernik zmieniłem, a jak podpiąłem większy amperomierz panelowy, to dopiero się zdziwiłem. Do niego jeszcze wrócę, a na razie postanowiłem skorupę ponownie rozłożyć, by najpierw nowy bezpiecznik na miejsce mocniejszego włożyć. Podejrzewam, że lutując jego końcówki nieświadomie go uszkodziłem, dlatego też nowego w ten sposób już nie zamontowałem, a odpowiednie końcówki specjalnie dla niego zarobiłem. Jak już byłem pewien co do nowego bezpiecznika działania, to mogłem przymierzyć się do następnej czynności, jaką była amperomierza wymiana. Przy okazji odświeżyłem jeszcze jeden przewód mostka prostowniczego i dodałem dwa dodatkowe wkręty trzymające panel przedni, który nie miał mocowania zbyt pewnego. Przed zamknięciem podczas testowego ładowania termowizją jeszcze się pobawiłem i plamę dość sporej emisji cieplnej dostrzegłem, ale jej źródłem nie były diody, tylko
wskaźnik pracy żarówkowy. A po złożeniu konstrukcji w całość jeszcze kilka testowych ładowań uskuteczniłem i mogę powiedzieć, że na tym możliwe do wykonania u mnie prace zakończyłem. Można nadal sprzęciora używać i skutecznie nim akumulatory ładować, jednakże jest to konstrukcja bez automatyki, dlatego proces ładowania zalecam nadzorować. Tę uwagę szczególnie kieruję do wszystkich użytkowników takich prostowników, bo wartość napięcia w europejskich gniazdkach z 220 na 230 V została podniesiona, co nieznacznie zwiększyło ryzyko, że w skrajnym przypadku niekontrolowanego ładowania elektrolit może się zagotować, a konstrukcja akumulatora zostanie uszkodzona. W przypadku pilnowania procesu ładowania myślę, że akumulatory posłużą jeszcze długie lata, a widz będzie zadowolony z tego małego wariata. A ja już wracam do prozy, a dokładniej do uszkodzonego podczas testów amperomierza, by z ciekawości ustalić, co w nim właściwie zawiodło, dlatego też przejdę drugi raz do tego typu części filmu, w której poznamy, co kryje wnętrze. Konstrukcja wskaźników wychyłowych bardzo przypomina silniki elektryczne, bo podobnie jak konstrukcje małej mocy mają opartą na magnesie trwałym część stałą podobną do stojana oraz przytwierdzoną do mogącej się obracać osi cewkę przypominającą wirnik, lecz w tym przypadku element ten raczej nie może wykonać nawet jednego obrotu, bo jego zakres ruchu ograniczony jest przez przytwierdzoną do osi wskazówkę i sprężynę, która po ustaniu przepływu prądu cofa część ruchową do wyjściowego położenia. Ponieważ w tym egzemplarzu wskazówka nie wraca, to prawdopodobnie uszkodzeniu uległa sprężyna, jednakże z tego punktu widzenia wszystko wygląda jak najbardziej w porządku. Dopiero wykręcenie całości z obudowy drugą stronę konstrukcji ujawniło, a na niej nie było już potrzebne uważne oko, by dostrzec, co się popsuło. W ramach bonusu, już bez powtarzania wstawki o wnętrzu odkrywania, rozwierciłem nity felernego bezpiecznika, by ustalić przyczynę, dlaczego już nie wybija. Nie ukrywam, zaskoczyła mnie prostota tej konstrukcji, bo głównym elementem roboczym jest bimetalowa blaszka działająca bardzo podobnie jak termostat w żelazku, czyli po osiągnięciu krytycznej temperatury odgina się tak, że rozłącza zabezpieczany obwód, a plastikowy element popychany sprężyną wpada w powstałą po odgięciu bimetalu szczelinę, utrwalając ten stan aż do wciśnięcia przycisku resetującego. Elementem grzejnym powodującym to wygięcie jest sam bimetal, przez który płynie prąd zabezpieczanego obwodu. Co mnie trochę zaskoczyło, to brak śladów zgrzań czy innych odkształceń przeszkadzających w działaniu, co może oznaczać, że bezpieczniki tego typu mogą reagować efektywnie na wyższy prąd niż opisane na obudowie, ale dobrą stroną tej sytuacji była okazja zobaczyć i wam pokazać taki bezpiecznik w akcji. Może się też okazać, że zaaplikowany egzemplarz reagujący na 7-amperowy przepływ prądu będzie utrudniał ładowanie akumulatorów 70-amperogodzinnych i pojemniejszych według wcześniej podanej reguły, zwłaszcza na początkowym etapie ładowania, ale ze względu na brak dostępu do tak pojemnych egzemplarzy, ewentualną wymianę bezpiecznika na nieco mocniejszy, czyli 8-amperowy, zostawiam już widzowi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich usatysfakcjonowała odcinka tego tematyka, bo tacy bohaterowie są idealni dla kanału prowadzonego przez elektryka, jednakże już kiedyś całą sytuację z początkiem cyklu napraw wam wyjaśniałem, jak każdemu z was pomagać w jakikolwiek sposób się starałem. A kanał nie jest prowadzony przez posiadacza zakładu prowadzącego profesjonalne naprawy, a przez pasjonata, dla którego świat elektroniki jest przygodą, a przy montażu filmu dobrze się bawi. I już bez ględzenia przechodzę do mniej lub bardziej wyczekiwanych przez was wyzwań, a na tym kończę opowieść tą. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się! Oh.